Projektowa spółka z Krakowa, a skład zespołu autorskiego jest następujący. Nagroda pierwsza. Praca numer 38. Wysokość zgodnie z tym, co podaliśmy w regulaminie, 25 tysięcy złotych dla pierwszej nagrody. W opinii jury projekt najlepiej odpowiedział na określone w regulaminie konkursu zadania i cele, zarówno kompozycyjne, jak eksploatacyjne, funkcjonalne i ekonomiczne. Przy użyciu stosunkowo skromnych środków, to jest regularnych pasów posadzki opartych na module przestrzennym gmachu muzeum, zorganizowana została cała przestrzeń objęta zadaniem konkursowym w podziale na plac frontowy Forum Muzeum, drugi, mniejszy plac zlokalizowany przed przyszłym nowym skrzydłem muzeum jako Forum Wyspiańskiego i część trzecia parkowo-rekreacyjna. W tej chwili trwają negocjacje dotyczące udzielenia koncesji na budowę parkingu podziemnego i elementem tych negocjacji jest wykonanie tego projektu, który dzisiaj wybraliśmy. W związku z tym, w zależności od tego, kiedy umowa zostanie zawarta i kiedy rozpocznie się realizacja, to jest perspektywa najbliższych 2-3 lat.